Przymusowy remont domu i mieszkania. Za niewykonanie tych prac grozi kara do 50 tysięcy euro. Prezes Centralnego Związku Gospodarki Mieszkaniowej, Axel Gedaszko, ostro krytykuje Parlament Europejski za nową dyrektywę dotyczącą efektywności energetycznej starych budynków. W szczególności ostrzega przed wysokimi karami. Mówi, że jeśli właściciele odmówią wykonania obowiązkowego remontu nieruchomości, grozić im będzie grzywna do 50 tysięcy euro. Ekspert zaznaczył, że obowiązkowy remont, a przez to dostosowanie się do przepisów unijnych, jest jednak również bardzo kosztowny. Stwierdza, że koszty wyniosłyby od 80 tysięcy do nawet 120 tysięcy euro za dom. Mowa tu o wymianie okien, ociepleniu stropu, piwnicy, poddasza, wymianie kaloryferów oraz instalacji grzewczej. Zdaniem prezesa projekt ustawy w obecnym kształcie to katastrofa dla osób o średnich i niskich dochodach, czyli dla większości lokatorów. Propozycje Parlamentu Europejskiego, aby wszystkie nieruchomości mieszkalne osiągnęły unijną klasę energetyczną E do 2030 roku, a klasę D do 2033 roku, określił jako nieodpowiedzialną. Gedaszko odniósł się również do kwestii zakazu nowych gazowych i olejowych systemów grzewczych. Mówi, że ochrona klimatu to wspólne zadanie, w którym każdy musi mieć swój wkład. Jednak trzeba znaleźć uczciwe metody finansowania tego. Zatwierdzona unijna dyrektywa zmusi wszystkich właścicieli mieszkań i domów do przeprowadzenia remontów, bez względu na to, czy budynki znajdują się w Niemczech, w Polsce, we Włoszech czy w innym kraju Unii Europejskiej, będą musiały zostać dostosowane pod względem efektywności energetycznej. Jeśli okaże się, że nie zostały wyremontowane i dostosowane do nowych przepisów, nie będą mogły zostać ani sprzedane, ani wynajęte. Interesują Cię newsy z Niemiec, a także informacje dotyczące życia i pracy za granicą? Subskrybuj kanał Polski Obserwator w serwisie YouTube, na którym znajdziesz najciekawsze i najważniejsze informacje z Niemiec i innych krajów europejskich.